Wałbrzych, 120-tysięczne drugie co do wielkości miasto na Dolnym Śląsku. Położone w czarującej górskiej scenerii, jeszcze dwie dekady wstecz postrzegane było jako zadymiony ośrodek przemysłowy. Upadek górnictwa węglowego w latach 90. oznaczał utratę 24 tysięcy miejsc pracy i ekonomiczną zapaść. Gospodarczą alternatywą okazał się wdrożony przez władze miasta system zachęt i ulg dla przedsiębiorców, inwestycje oraz ultranowoczesne technologie w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Invest Park. Sukces Invest Parku nie znajduje precedensu w skali kraju. Strefa, oceniana najwyżej w Polsce, skupia kilkanaście firm, z których większość tworzy jedno z największych centrów przemysłu motoryzacyjnego w Europie Środkowej. Rozwój lokalnego biznesu pozwolił Wałbrzychowi odzyskać miano drugiego po Wrocławiu rynku zatrudnienia na Dolnym Śląsku. Wyśrubowane ekologiczne standardy wałbrzyskiej gospodarki umożliwiły w pełni docenić warunki naturalne miasta. Niespotykane gdzie indziej bogactwo zieleni i znakomite zabytki. Najwspanialszym z nich jest Książ. Monumentalny, trzeci co do wielkości zamek w Polsce. To także liczący się obiekt hotelowy, który z pomocą środków unijnych umacnia pozycję ważnego międzynarodowego centrum kongresowego. Ponad 300 tysięcy turystów co roku odwiedzających Książ stało się pretekstem do zaproszenia ich w głąb intrygującego miasta. Pod auspicjami prezydenta Wałbrzycha stworzono koncepcję traktu księżnej Daisy. Oprócz zamku, pobliskiego stada ogierów i jednej z pięciu polskich palmiarni, do traktu zaliczono uzdrowisko w Szczawnie Zdroju, budowany kompleks sportowo-rekreacyjny Aqua Zdrój, park wielokulturowy Stara Kopalnia, Stare Miasto oraz dwie wielkie galerie handlowe. Centrum sportowo-rekreacyjne Aqua Zdrój powstanie w miejscu zburzonego starego kompleksu sportowego u stóp Góry Chełmiec. W pierwszym etapie zostanie zbudowana hala widowiskowo-sportowa z zespołem odnowy biologicznej, kryta pływalnia z atrakcjami dla dzieci i sauna oraz hotel z salą konferencyjną, restauracją i kręgielnią. Centrum umożliwi realizację wielkich imprez estradowych i zawodów sportowych najwyższej rangi, ale też rekreację i rozrywkę w gronie rodzinnym lub koleżeńskim. Dawny zakład górniczy Julia to jeden z najcenniejszych zabytków kultury technicznej w Europie. Niegasnące echa pracy maszyn nadal stanowią ogromny atut obecnego parku wielokulturowego Stara Kopalnia. Z pomocą potężnego unijnego wsparcia zaplanowano przemianę mrocznych budowli w wielki, niepowtarzalny szlagier turystyczny. Wałbrzyska Starówka, melancholijna i pustoszejąca w godzinach wieczornych, to ulubiony plener polskich filmowców. Obszar szczególnej urody wokół dwóch rynków staromiejskich, zdumiewający zabytkami i czarujący zakamarkami. Lokalny program rewitalizacji pozwoli mu odzyskać dawny blask. Ulica Gdańska stanie się pasażem pokrytym przeźroczystym dachem. Budowa amfiteatru ożywi przestrzeń wokół Teatru Dramatycznego. Zmieni się również położony w centrum miasta Plac Kościelny oraz tereny przylegające do Miejskiego Muzeum i Kościoła Ewangelickiego. Przybędzie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i placów zabaw dla dzieci. Jednak zasadnicza część projektu to renowacja około 50 starych kamienic. W Wałbrzychu powstawały niegdyś jak grzyby po deszczu szablonowe wielkie markety. Nowa filozofia działania i długotrwałe negocjacje doprowadziły do decyzji o budowie dwóch centrów handlowo-rozrywkowych na warunkach postawionych inwestorom przez władze miasta. Powstaną już w 2010 roku w pobliżu centrum Wałbrzycha, będąc efektownym uzupełnieniem procesu rewitalizacji Śródmieścia. To największe obiekty tego typu w rejonie sudeckim. Zarówno Magnolia Park, jak i Galeria Victoria wychodzą z ofertą 180 sklepów, restauracji, kawiarni, lodowisk, terenów rekreacyjnych oraz ogółem 12 sal kinowych i blisko 3000 miejsc parkingowych.
Całkowita wartość inwestycji aktualnie realizowanych i przygotowywanych w Wałbrzychu sięga kwoty 1,5 miliarda złotych. Pomimo ogólnoświatowego kryzysu byłoby to w Wałbrzychu bezprecedensowe osiągnięcie rozwojowe.